Halo, halo, cześć, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Wojtek, jest ze mną oczywiście Maciek. Jestem. I witamy was w kolejnym odcinku z Diversity 3, gdzie dzisiaj będziemy kontynuować survival, którego nie udało nam się zrobić u Maćka, natomiast stwierdziliśmy, że go zresetujemy, bo tam się bardzo dużo rzeczy powydarzało, więc spróbujemy dzisiaj to zrobić na nowo i mniej więcej już wiemy, co tam zrobić trzeba. Tak, więc... bo po nagraniu się okazało, że mamy arbuzy jednak, słuchajcie. Tak, bo okazało się, że da się połączyć te, słuchajcie, arbuzy w jedno, jak się je połączy 9 sztuk w ekwipunku. A więc, gdzie było ten adventure? To tutaj nie bardziej, tutaj bardziej. Tutaj, gdzie jest brązowy. Także zobaczymy. Tu jest mostek. Gdzie jest brązowy? Po drugiej stronie, wiesz? Jakoś tak chyba było, bo pamiętam, że... Teraz tu jest niebieski. Czy my się zgubiliśmy? Słuchajcie, hit. O, tu jest, zgubili, jest. Dobra, zgubiliśmy naszą branch. Mam, tutaj, chodź. No, idę. No, także zobaczymy. Mam nadzieję, że teraz nam pójdzie znacznie lepiej. Tak jak już mówiłem, wiemy mniej więcej co, gdzie, jak, kiedy, za ile i o której. Także no, mamy nadzieję, że uda nam się to wszystko zrobić. Chociaż nie ukrywam, że jest to bardzo ciężkie. Jest ciężkie, jak najbardziej. Także słuchajcie, my wchodzimy do survivalu i zapraszamy was oczywiście na G2A, jak z naszymi kodzikami możecie zakupić sobie giereczki taniej, także wszystko tam macie, wiecie, in opis, in the description below. Co tu wypadło z tej skrzynki? Ale Wojtek, jak to zaczynamy od nowa, jak... Co tu się wydarzyło? Aha, czyli po zresetowaniu te rzeczy i tak ten... Ale zobacz, tu nasze drogi wszystkie. No faktycznie. Cool. Bardzo dobrze. No dobra, no to okej. Okay. Powiedz mi, co ty masz w ekwipunku? A co byś chciał? Masz arbuzy? Mam tego arbuza, który trzeba dać mu. Tego dobra, całego. To chodź, damy mu od razu. Jak już, na dzień dobry. Jak już to się tak... O, czekaj. Wszelki wypadek zrobimy. Czyli widzę, że zresetowa... Aha! Będziesz miał tam położyć? Mhm. Dobra. Czyli widzę, że wyspy się zresetowały jako wyspy, ale mosty pomiędzy nimi już nie. No dobra, tak. Spoko. To mamy jakieś tam, wiecie, małe ułatwionko. To co, ja mu daję to? Tak, zamień mu po prostu. Ale to czekaj, bo on tu do mnie... Got any melons? Mam, no masz. Masz melona, proszę. Perfect. I co on nam da? Mr. Wars. Co on kombinuje? Kogo to mamy dać? Give this to... Coś, co dostałeś? Książkę. Melon Wars się nazywa, masz, zobacz sobie. No my to mamy komuś dać. Albatros jest nigga purpose with cheese. A to nie this temu tutaj coś na tej wyspie? Chodź, bo ja tu już nie byłem. On chciał prezent urodzinowy, Maciek. Bo on miał urodziny i... Ale co, może no to dostanie książkę. Niech się cieszy. No możemy w sumie spróbować. Bo my mamy to dać jakiemuś Magnusowi? Give this to Q Magnet. A byłeś tu? Są ziemniaki w ogóle? Byłem, tak, ja to wziąłem wcześniej. A, okej. Okay. Ale to możesz wziąć, bo... Nie, to jest R-smalec. R-smalec. Smalec? Tak, on się nazywa smalec. To czekaj, a może ten drugi, na tej drugiej wyspie tak się nazywa? No to poszukamy, zobaczymy. No bo tak, melony mamy, czyli tak, nie wiem, nie jestem pewny, czy my mu damy, mamy dać birthday cake'a, czy nie. Zobaczymy jeszcze. Te rybiki tam na dole mnie bardzo, wiesz co, niepokoją. Ale musimy się załatwić tym. Znaczy, załatwić tym? No nie wiem, ja się nigdy nie załatwiałem rybikami. Trzeba zawsze spróbować. Bo w ogóle, pamiętasz, idziesz? Ja już byłem w Netherze poprzednio i tam w Netherze jest dom. To i tam pójdziemy są, zaraz tam może. I tam są, słuchaj, te, tam są kurczaki. Znaczy kurczak jeden właściwie. Jeśli czemu to się rozwaliło bez bo się wyczyściły wyspy po prostu całościowo. O. Ale jak jest dirt, to dobrze. Jak on się nazywa? Jasper, nie, to nie ten. To nie ten, a tamten? A co on chciał? A on chciał Battle of Water. Masz wodę? Masz... Nie, masz, ty powinieneś mieć butelki. Ja mam chyba. Butelkę, nie mam wody, to nie ma tej wody w tym, tym. Ty, a gdzie była woda? Dobra, w tym stawie wziąłem. Pamiętam. W którym stawie? Na środku. Aha, a w dżungli nie ma? No w dżungli. O to... Czy to nie w dżungli, sorry, na środku. Ale w dżungli, czy w dżungli chyba nie ma wody. Nie ma? Czekaj, co zobaczymy. Bo ten na górze właśnie w dżungli co chciał? Tam nikogo nie ma. Nie, jest na nie, górze. Ja do niego nie doszedłem, Wojtek. A, nie doszedłeś. Bo mnie zepchnęły te badziewiaki. Okej. Okay. No aha, no tak, bo tu są... Ała, ojojo, już do mnie tutaj się, kurde, rzucasz, fajfusiaro. Masz jakiś miecz czy coś? Nie mam właśnie nic.
I got nothing. Mhm. No bo ja już do ciebie idę. Z tą butelką do tego Jaspera. No dobra, ale wiesz co, ja jestem na tej. Ja jestem na dżungli. I nie pamiętam, co Jasper nam daje w zamian. Oj, coś czuję, że chyba tu umrę. Masz. Oj, niedobrze, niedobrze. A! Do góry chcę, do góry, nie trafisz mnie, nie trafisz mnie. Dobrze, nie trafiła mnie. Okej, ja jestem tutaj, macie kawałek. Szukamy brown wool, czekaj. Here, give this to. Też do tego ku magnet nasiona, mam dać. Maciek, byłeś tutaj, bo ty przecież poprze... A nie, bo ty... Dobra, ciebie zabili, no tak. Ja byłem, tylko że mnie zabili. O kurde, Wojtek, tu, jest, tu są baśki! Wojtek, tak? Ja dostałem... kolejną książkę. Funny story, no... no to the beach, well, young story short, that's no beach. Nearly died in the desert, but on the... You should give them wool. Musimy dać temu na ku magnet, czy jak on tam się nazywa. Gdzie ty jesteś? No tutaj. A czemu tu małeś? No bo mnie Baśka zestrzeliła. Aha. Dlatego tam jest ta książka dla Kumagneta. No i też on dla Kumagneta książkę. No właśnie. Bo ja nie doszedłem do tego typka na górze. Ja zginąłem tutaj zaraz po... Jak wejdziesz, to po prawej stronie delikatnie. Widzę. Od razu. Bo jest Barbara. Także to trzeba tak szybko, wiesz, czmychnąć i... Czekaj, ja pójdę. Bo one się tu widzę tłuką. Gdzie jest ta książka? Czekaj, tu wyleciał mi piasek. Ja do góry idę jakby co? Dobra, tu jest szkło. A gdzie jest? Ała. Ty, ja nie widzę tej książki, Maciek. No jak to? Możesz iść stąd sobie, Basiurko, niedobra? Ty, nie ma tej książki. Ej, Basiu, ja tu szanuj, ty. Tu jest tylko informacja. Jezu. Brown Wool. I nie mówcie mi, że znowu będziemy musieli resetować progres. No szukaj. Dobra, mam, to wiesz co? Ja tutaj wezmę trochę. Chociaż czekaj, tam na górze było drewno. Zniszczyłeś ten spawner? Jaki spawner? Dobrze, zabiłem Baśkę. Bo tam na górze jest spawner, jak się wchodzi. Czekaj, ja wezmę to drewno i ja, Maciek, wrócę, zrobię na tam skrzynkę. A tam jest! O Jezu, ona mnie zabije! No, tam jest właśnie, więc trzeba byłoby się troszeczkę, wiesz... A czy ona tu zejdzie do nas, czy zeszła? Zeszła, bo poprzednio też zeszło, jak byłem. No dobra, tak się teraz w sumie zastanawiam, czy tutaj może jest jakieś żelazo, czy coś, żebyśmy sobie zrobili jakieś lepsze miecze, ale nie wydaje mi się, bo tak, mamy zaliczonego na pewno tego kolesia z arbuzem, więc tutaj jest ok, mamy zaliczonego tego z butelką, kto tam jeszcze nam został, ten z prezentem, zauważyłem, że jest żelazo, Maciek. O, dobrze. Ty zabrałeś te pochodnie wszystkie? Tak. To dobrze, to ja byś... Ja ją kilofem tu tłukę, ale nie, czasem mi zatłuczę zaraz. To wiesz co, byś, dobrze by było, jakbyś, Maciek, wrócił i, wziął tutaj nam naszą wyspę pooświetlał, żeby tu się gówno nie respiło. Czekaj, bo ja... Ja, Wojtek, jestem na... Nie mów, że umrzesz. Nie wiem. Tego jeszcze. Dobra, brown wool, melon wars. Tu jest jeszcze... Dobra, drewno, zabiłem ją. Ja zrobię kilofa. I wiesz co, ja nam tutaj trochę może wykopię tych... Trochę kobla. Mhm. Chociaż widziałem tutaj żelazo na tej wysepce i tak... Byłoby chyba sympatycznie, gdyby się udało. O nie! Staraj się jak najszybciej uciec, bo wiesz co, idzie też... Help me! No ja ci nie pomogę. Bo jestem na wysepce, a poza tym i tak nawet nie mam czym, nie mam jak. Bo ja tam zrobiłem na górze dziurę, one zaczęły wyłazić tamtej dziury. No to jak to? No tak to. Bo chciałem być cwany i nie wyszło, no jak zawsze. No nie wyszło. No to jestem cały ja niestety. A no jesteś. Dobra, ja sobie zrobiłem kamienny miecz. Także to zostawimy. I jeszcze tak, wypadałoby zrobić sobie kill off. Dobra.
Doświetliłem pieskową wyspę na razie. Dobra, ale to wiesz co, bardziej tutaj u naszą, bo wiesz... To się bardziej przyda. Jest jak to super rośnie wszystko tu. Tak by mogło w ogóle zawsze rosnąć. No nie? Sadzisz i od razu masz nowe, nie? Tak. Chcesz trochę chlebków, bo będę mógł zrobić trochę. No, mógłbyś zrobić. Byłoby dobrze. To, tylko tak dobrze tą wyspę pooświetlaj, Maciek. Dobrze, dobrze. Bo tam jeszcze z tyłu jest jedna wyspa, na której nie byliśmy i to jest ta wyspa... to jest ta wyspa zimowa. My musimy do tego kolesia na górę dojść, halo. No to, to swoją drogą. Dobra, mam 9 chlebków. Bo zaraz, jeżeli chcemy zrobić tort, to potrzebowalibyśmy... Czy ty widziałeś gdzieś trzcinę? Ja mam mięso. Nie wierzę, nie widziałem trzciny. No bo tak, Wojciechu, tak. Ja te książki dam do skrzynki tutaj. Tak, ja też schowałem do skrzynki, żeby one nam się nie... No bo skoro mamy je poddawać, no to... Dobrze by było, żeby były. Mhm. Czyli tak, musimy iść do tego tam typka na górze, bo on tam stoi. Musimy dać prezent. Ja potrzebuję piecyk. Ale tam jest Maciek ten kobel. W skrzynce. Tak? Powinien być. No, wydaje mi się, że nie zużyłem całego. A co ty chcesz przepalić? A, mięso. Mięso. Mamy gdzie... No to akurat. Jest jeszcze jedno. Cyk. Aha. Jestem mądry. Jestem, wiesz co, ciekaw, czy zwierzęta też się tak szybko mnożą. No, nie wiem. Chyba się nie mnożą szybko. W ogóle to przydałaby nam się wełna, żebyśmy zrobili sobie łóżka, bo... Tam jest na łóżko do zgarnięcia. No ja wiem. A nie mamy jakichś tych nitek z pająków? Iluś tam? Czekaj. Weź zobacz, bo może damy radę zrobić. Mamy jedną. O, to bieda. Ale wiesz co, może byśmy sobie zrobili miecze, Wojtek. Ja mam kamienny. A, bo ja biję kilofem wszystkich. To sobie zrób. Nie, bo ja tam trochę nakopałem. Znaczy ogólnie dobrze by też było sobie, wiesz co, mógłbyś ogarnąć tutaj, też pokopać trochę i poszukać żelaza. Bo potrzebujemy i tak żelazo na tort. Czekaj, dam ci chlebki. Na tort? No tak, no bo musimy dać mu prezent urodzinowy, tak? Więc no, domyślam się, że chodzi o tort. Tylko, że mówię, problem będzie taki, że ja nie wiem skąd tutaj zebrać ewentualnie... skąd tutaj zebrać, wiesz co? Jak to się nazywa? Żelazo. Jezus, o, mam żelazo, trzcinę. Mam żelazo. Dobrze, to nazbieraj, nazbieraj. Aha, ty zabrałeś całego Stone'a? No zrobiłem piecyk. Aha, i to nie... no dobra, okej. Okay. Zaraz ci przyniosę. Dobra, ja sobie już zrobię drewnianą łopatę. Ej, zrobimy sobie żelazne miecze, czy nie? Wiesz co, w pierwszej kolejności zróbmy jedno wiaderko. Nie, dwa wiaderka chyba są potrzebne, czy jedno? Czemu dwa? Na tort. Nie wiem. Mam 9 żelaza. Bo wiem, że na pewno jest potrzebny cukier, mleko... Czekaj, cukier, mleko, jajka... I trzcina chyba, nie? No to cukier. Nie. Aha, no dobra, trzciny. Kurde, nie pamiętam. Dobra, to ja później sprawdzę w Wikipedii. Mam 9 żelaza. Dobra, to przepal je, ale na razie go nie będziemy... ruszać. Chcesz kobla? Nie. Jak tu możesz poświetlać, bo ja tutaj niszczę pochodnie, wiesz, żeby się nie... Nie zespełniło żadne badziewie. O, slajmów ile tam w ogóle się porobiło. Gdzie? No na tej wyspie. Patrz, widzisz jakie wielkie? A tu? Oh my god! Dobra. Ja próbuję, słuchaj, się przedostać z wyspy tamtej... Chociaż... Chcesz trochę mięsa? Nie, ja mam chlebki, wiesz? Wystarczy mi. A ja mam dużo mięsa. A to na spokojnie. Ja i tak coś czuję, że ja zaraz spadnę, więc... Czemu masz spaść? No bo tu się respi badziewiaki, no. Mam tylko nadzieję, że mi wystarczy tyle kobla, ile wziąłem. No chodź, zombiaczku, chodź. O nie, tu jeszcze creeper idzie. Spróbuj mnie tylko buchnąć.
To ja sobie zrobię miecz i idę walczyć z tymi baśkami tam. Znaczy wiesz co, najlepiej tak na dobrą sprawę to by było, jakbyśmy poczekali do dnia, bo... To trzeba by się było przespać, tam też jest łóżko. Może... właśnie. Co tam jest na tej wyspie? O nie, tam są te baśki lodowe. Której wyspie? No tamtej za tymi wszystkimi. Wiesz co, Maciek, moglibyśmy, najlepiej chyba byłoby, jakbyśmy spróbowali pójść na tą wyspę po środku i ją po prostu rozświetlać, żeby one się tam nie respiły. I zobaczyć no też chodź. Przy okazji, co tam jest. To czekaj, to ja idę. O, właśnie slajmy padł w wojda. Czekaj, tu ja tutaj, bo tam widzę, że się creeper już kampi. Ja będę rozświetlał przy okazji. Dobra, dobra. Mam nadzieję, słuchajcie, że damy radę zrobić, aczkolwiek ja już chyba widzę, że będziemy musieli to i tak na dwa odcineczki rozłożyć. Dobra, tego dryta to zostawię, żebyśmy nie marnowali. Dobra. Idę. A nie, bo ty się bijesz. Tam są w ogóle dwie te, kurde. Czekaj, zobaczę, co my tu mamy. Mamy łuk i mamy 5 strzał. To jest mało. O, nie zrobimy nowych. Fuck. Ale no to masz przyszedł, survival. Przyszedł z hałastrą. No a co miałem je zrzucić? Mara. Tam są wiedźmy, tam no są chyba trzy nie. Wiedźmy, nie, to nie ma sensu. To spróbujmy, wiesz co, pójść do tej. Do tej dżunglowej, zobaczymy, co tamten koleś chciał. Tylko zostaw cenniejsze rzeczy. Czyli co? Weź tylko jedzenie? Sam miecz i jedzenie. No i kilofa, bo tam jest spawner. I tyle, i wsio, wystarczy. O, tu jakaś baśka. Nawet nie próbuj do mnie strzelać. Zostawiłem połowę mięsa, bo mi mięsa szkoda. Dobrze. O, papuga tu jest. Jak one się tutaj... O nie, słyszę młodego mietka. Dobra. Idziesz, okej. Okay. Tylko tu musisz uważać dosyć mocno, bo... A mieczem da się rozwalić te? Co? Spawnery jakoś? Nie wiem. O. O, creeper. Coś buchło? Jezu, tu jest ich tyle, że ja nie... Oj, tym mieczem to ja chyba sobie... Chociaż... No idzie to długo, ale może... No. Boom. Headshot. Come on! Come on, spawner! No, dawaj! Dobra, zepsułem. Okej. Okay. I teraz tam jest wyżej kolega jeszcze. Tak, to idź do niego, bo ja nie mam jak tam się dostać niestety. And hello every... To jest CDF man or just I can see very well. Listen, I hate to be a bother, but you have got anything cold. I've lived here my whole life, but it's always warm here. Musimy przynieść mu śnieg, Maciek. Czy musimy iść na tą wyspę śniegową? Czy nie musimy, czy chcemy, czy nie musimy iść na wyspę śniegową? No dobra, czyli lód jest ogarnięty, no to wiadomo, że to będzie śnieg. Nic innego tutaj nie wymyślimy. Mam łopatę do śniegu. O, Enderman idzie, co też on tu robi? Też właśnie Edka. On na mnie się nasadził, ty! Musiałeś na niego spojrzeć. Kurde! Nie! Chyba nie. Umrę. Mam perłę. Umrę. No to chodź tu. Albo nie. Półtorej serduszka. A czekaj, sobie zjem. Czyli no niestety musimy przejść po tej wyspie na środku. I za nią no musimy tak. Sobie zrobić ścieżkę, żeby przedostać się dalej. No tylko, że z wiedźmami macie, kto my tak średnio wygramy teraz. To się w ogóle mija z celem. Myślisz? A dla odmiany z drugiej strony, od strony tej messowej wyspy, też jest ciężko się tam przekopać, bo tam są na tej zimowej baśki, które strzelają. Więc może być kiepsko. Kurde, pająk! Gdyby nie pająk, to bym... O, czekaj, kiedy ja ten dzień będzie? Więcej tych. No właśnie nie wiem kiedy. No dobra, bo tą wyspę mamy zrobioną, tą mamy zrobioną.
tutaj jest portal, czyli to zostaje prezent i domyślam się, że tam jeszcze gdzie jest już wstaje dzień. Tylko, że pada deszcz, więc potwory i tak nie znikną. Aha. Ale nie, tu nie pada, gdzie one stoją. A to nie, no to masz rację, to tam gdzie wejdą, to się spalą. Dobra, jest 28. Od razu porobię chlebki. Dobra, 12, resztę wrzucimy. 3 mięsa z potworu, butelka wody. Pajączek to mógłby sobie stąd zlecieć. Siok. Czyli tak, tam została wiedźma. No. Jest wiedźma, są baśki. Tylko pytanie, czy na tej, sprawdzałeś, czy na tej wyspie pada? Nie pamiętam, czy pada, ale jest spawner na pewno. No czekaj, idzie zombiak. Oho. I wiedźma też. Czekaj. Dobrze, niech ona tu przyjdzie. Ale właśnie, dobrze, niech przyjdzie, faktycznie, masz rację. Czekaj, ja wiesz co, może wezmę łuk i spróbuję zestrzelić też. Mamy kilka strzał. Tylko Maciek, zejdź mi z celu. Żeby ją zrzucić. O, dobra, git. No tak, tylko że tam zostały baśki, no ale dobra, jak tutaj umrzemy, to jest, można powiedzieć, że w miarę okej. Pada. Pada, no czyli musimy je zbić i musimy zbić spawner, ale to ty musisz, Maciek, zbić spawner. Zaraz, bo ja tu, patrz ile tu ich jest, Wojtek, one mnie gonią, weź ty je... Jak to masz laga? Już nie. Tu czy od tyłu? No dobra, tylko że one się też już na mnie focus robią. Dobra, jedna jest zestrzelona. Dobra, nie, pająków już nie ma. Gdzie jest ten spawner? Tu. Kurde. Dobra. Chyba... Ja tu jeszcze słyszę gdzieś wiedźmę. Ja też, ale tu jest spawner, to najważniejsze. To niszczysz. A, dobra, poszło. Zrespiła się w środku. Widzę właśnie, no. Dobra. No dobra. To ja teraz tutaj poświetlam. Tak. Mm-hmm. Dobra, ja sobie zjem. I teraz tak, czy na tej wyspie tam z tyłu są baśki? Nie ma, poznikały. Nie. Dobra, to ja idę szybko po dyrta. Ja mam dyrta, chodź tu. A, masz, dobra. No to się przykopuj. Ale teraz... chciałem to wiedzieć, żebyś, no dobra. Aha, dobra, no to daj. Daj, ja to oświetlaj. Dużo masz? O, git. Wystarczy. W ogóle to szybko trawą zarasta, to jest masakrycznie jest zwiększone wszystko. No jest. Się nic nie zespełniło? Nie. Ja sobie zjem. Dobrze, tylko jestem ciekaw, czy my mu damy, mamy dać śnieg, czy mamy dać mu lód. Ale wydaje mi się chyba, że śnieg. Dobra, możesz przyjść, bo jest bezpiecznie. Idę. To jest w ogóle misiek polarny. Czy miski polarne biły? Chyba nie, jeżeli się ich nie zaatakowało. Też mi się tak wydaje. Czekaj, tu jest jakieś... O, tu jest Wojtek drugie łóżko, możemy spać. Biorę to łóżko. Dobra, to weź. Tu jest dywan. I tutaj, no, patrz. Myślałem. I zejście. Tak, bo to jest zawsze. No to chodź. Oho. Aha. Oh, hi. Mysz. O, mamy złote jabłko. I pszenicę. Pet cactus. She died. Co to mamy tutaj? Mamy mu kaktus. To jest pokazane, jak się przemieniają wieśniaki. Aha. Miotana mikstura słabości. To biorę. Musimy mu przynieść kaktusa, Maciek. No to jest easy. To jest do zrobienia. Dodatkowo weź skop śnieg i zrób też... Nie mam łopaty przy sobie. A, nie wziąłeś. Mogę ręką? Nie. Masz drewno jakieś? Albo kamień? Nie mam nic. Kurde. Jest tu jakiś... O, jest tu ten. Dobra, to czekaj, to ja zrobię łopatę. A ty pójdź szybko po tego kaktusa. No dobra. To idę. Zrobię i nakopię. Mówię, najgorzej to chyba będzie tylko z tym ciastkiem, nie? Z tym ciastem, bo nie widziałem nigdzie sugarcane'ów. Mhm. Może gdzieś są, tylko my jeszcze, wiesz, nie widzimy ich. Śniegu.
No i Śnieżki, dobra, ale to ja zaczekam na ciebie tutaj i będziemy też kończyć już. Po... A są jak przecież to? Sugarcane'y na bagnie. Tak? Gdzie? No, gdzie? Czekaj, to ja to, ja, wiesz co, ja to od razu zbiorę i ja to zaniosę do domu, żeby tu się... Jeden kaktusa on chciał? No tak, chyba tak, bo mówił, że miał zwierzaka peta kaktusa i go zgubił, znaczy... Ej, ten kaktus znika, jak go zbijam. Jak to? Spróbuj zbić o, teraz piasek mam, dobra. Pod nim. On zaczął po prostu znikać dziwnie, tak? Disappears. Disappears. Dobra, to kurczę, chyba damy radę. Dobra, czekaj, ja tutaj to zostawię. Pójdziemy jeszcze mu dać tego kaktusa, zobaczymy co nam da. Ale ja to wszystko zostawię, bo mam dziwne wrażenie, że to się może, żeby nie zgubić w razie W. To ja mu idę kaktusa już wcisnąć. No ja już idę za tobą, także spokojnie. I tam też sobie zakończymy, no i zostaną nam... Gdzie ty masz sugarcane'y? Ja już je zebrałem, one były po prawej stronie, tam przy wodzie. A u ciebie, mój drogi, zaniesiemy mu w pierwszym, na samym początku tego śnieg, albo śnieżki. Potem pójdziemy do Netheru i zobaczymy, jak to tam będzie wyglądało. Dobrze. Ale domyślam się, że pewnie, że też dostaniemy jakąś książkę. Masz. O, daliśmy mu nowego przyjaciela. New friend, tak. Cool magnet about you. No, tylko że dostaliśmy coś? Dostałeś coś? Jeszcze nie. O, właśnie, here, take this and show. O, jest książka. Mam. No dobra, to bierz. Pretty sharp, czekaj. Princess, I'm not sad anymore because the stranger gave me a new pet princess. You gotta give them a present or something, mosh. Tylko ja się, wiesz co, zastanawiam, czy my jak ogarniemy te książki wszystkie i zrobimy te wszystkie NPC, to to nas jakoś tepnie? Coś nas tutaj zrobi? Czy... Nie wiem. Zastanawiam się. Natomiast szczerze powiedziawszy, cieszę się, że to zresetowaliśmy, Maciek. Tak? Tak, bo przynajmniej wiemy, co zrobić i już mamy tak zrobione, bo wtedy to był totalny confused. Przecież no, byliśmy. Nie wiedzieliśmy zupełnie, co robić. Nasz dom był rozwalony w trzy dupki. Więc wyszło jak wyszło. Natomiast, moi drodzy, my będziemy to oczywiście kontynuować w następnym odcinku Maćka, także jeżeli wam się podobało, pamiętajcie zostawić łapkę w górę, komentarz, subskrypcję, wpadajcie na wszystkie nasze SM-ki, czyli social media, linki macie standardowo w opisie, a ze mną był odjeżdżający i startujący Maciek. Byłem, bo tylko my Śnieżki tu. O. Dobrze, także to zrobimy w następnym odcinku, więc co, trzymajcie się, cześć i... Pa!